Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest Violetta Kulpa, szefowa klubu radnych PiS Płockiej Rady Miasta, a pogadamy o festiwalach, a dokładnie rzecz biorąc śmietniku, który po tych festiwalach pozostał, o szkołach i płockiej edukacji, czy czas na zmiany, czy może wszystko jest idealnie. Pogadamy też chwilę o zmianach, które zauważyliśmy w Grabinie i o tym, jak dzieci bawiły się podczas piłkarskich wakacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To zacznijmy od tych festiwali, to już chyba nasz ulubiony temat, bo już o tym rozmawiałyśmy. Część tych festiwali, które zapowiadałyśmy w naszej rozmowie, już się odbyła i okazało się, że zostało po nich bardzo dużo śmieci. Czy to rzuciło się też Pani w oczy? Zdecydowanie tak. No, w poprzednim programie rozmawialiśmy o rzeczach bardziej przyjemnych, czyli organizowaniu tych festiwali, a tutaj mamy efekt końcowy, czyli góry śmieci, które pozostają niestety po osobach, które zachowują się w sposób nienależyty. Otóż, jak sobie z tym radzić? Mam wrażenie, że niestety Urząd Miasta Płocka do końca sobie nie radzi z tym problemem. Inne miasta sobie radzą, a my mamy do końca nierozwiązany temat. Myślę, że brakuje tutaj tak naprawdę nadzoru ze strony Urzędu Miasta, który by wprost zapisał pewne rzeczy porządkowe w umowach, które zostały zawarte z kontrahentami. Między innymi polegające na tym, że uporządkowanie terenu, o ile jest taki obowiązek umowy wynikający, że spoczywa na organizatorze tego festiwalu, bo czasami organizatorem jest POKiS, czasami są agencje eventowe zewnętrzne. W związku z tym powinien być zapis w umowie mówiący wprost, do jakiego terminu organizator festiwalu ma obowiązek uprzątnąć cały teren po zakończeniu trwania koncertu. Oczywiście pozostaje inna kwestia również związana z uporządkowaniem całego miasta, bo wiemy doskonale o tym, że tak jak mieszkańcy słusznie zauważali, ten nieporządek nie jest tylko na terenie festiwalu, tam gdzie się koncerty odbywały, ale również na terenie całego Starego Rynku, gdzie akurat tych koncertów często nie było. Czyli tutaj już stoi obowiązek po stronie miasta na uporządkowaniu tego terenu. Ale jeśli chodzi o sam teren, tam gdzie odbywa się festiwal, powinien być zapis w umowie mówiący o tym, że w ciągu 24 godzin powinno nastąpić całkowite uporządkowanie terenu. Jeśli to nie nastąpi, to wówczas powinny być naliczane srogie kary wynikające z umowy. A czy to nie jest tak, że może ten zysk promocyjny, który mamy z tych festiwali, jest tak duży, że powinniśmy przymknąć oko na jakieś śmieci? Nie, absolutnie. Na takie rzeczy nie powinniśmy przymykać oczu. Powinniśmy brać pod uwagę fakt, że Płock nie żyje tylko festiwalami, my tu żyjemy, tutaj są również turyści, którzy nie tylko przyjeżdżają ze względu na festiwale, ale na przykład, żeby odwiedzić nasze piękne miasto. Wszędzie się chwalimy tym, że jesteśmy pięknym, położonym miastem, miastem festiwali, miastem pięknej kultury, miastem oczywiście z tradycjami, tylko powinniśmy tak prozaiczną rzecz, jak uporządkowanie terenów zielonych, skwerów, placów, mieć na względzie przede wszystkim, bo to świadczy między innymi o władzach tego miasta, jak utrzymują porządek w tym mieście, a to jest jeden z tych symptomów, które o tym świadczy. Miasto, które jest zaśmiecone, nie przyciąga uwagi. Czyli nie. Zdecydowanie nie powinniśmy nad tym bardzo panować. Widziałam Pani Violetto na trybunach piłkarskich. Niedawno mieliśmy mecze Ekstraklasy, ale nie tylko, wiem, że kibicuje Pani nie tylko naszej Wiśle, ale też zupełnie niedużym piłkarzom, którzy ostatnio mieli okazję spędzać czas podczas piłkarskich wakacji z Orlenem. Skąd taki pomysł w ogóle? Pomysł zaszczepił się, mam wrażenie, że troszeczkę ze streetworkingu. To jest taka forma znalezienia pomocy dla osób, dla dzieci, które nie mają tak naprawdę autorytetu w swoim środowisku, bo są wychowane w trudnych rodzinach. Znalezienia takiej odskoczni, takiego autorytetu właśnie chociażby w piłkarzach, w sporcie, w różnych osobach, które osiągnęły pewny sukces. A najlepszą formą organizowania czasu wolnego i odreagowania, czy też znalezienia takiej właśnie formy, znalezienia tych autorytetów, to między innymi jest sport. To jest taka dziedzina, która de facto nie ma przeciwników. I chodziło nam przede wszystkim o to, aby zorganizować w okresie wakacyjnym czas wolny dla tych dzieci, bo to przede wszystkim były dzieci, bo największa grupa wiekowa to były klasy od 7, znaczy w wieku od 7 do 11 lat. Najwięcej było ochotników i nie tylko chłopcy, były również dziewczynki, które również chciały grać w piłkę nożną. I to był pomysł na spędzenie tego czasu wolnego. Oczywiście te 6 dni, które spędziły na między innymi Stadionie Wisły, były uatrakcyjniane
wyjściem do Happy Parku, na pływalnię, do zoo, także to nie było tylko spędzony czas na stadionie. I oczywiście mieli też spotkanie z piłkarzami naszej Wisły Płock. No to teraz to naprawdę musiało być duże przeżycie po tym, jak weszliśmy do Ekstraklasy. Czy jest taki plan, żeby to było kontynuowane? Myślę, że będziemy próbowali to kontynuować, aczkolwiek będziemy na razie podsumowywać te piłkarskie wakacje, które się odbyły i oczywiście stosowne wnioski będą zapewne kończyły ten nasz okres współpracy ze Stowarzyszeniem Sportu Młodzieżowego Wisła Płock i być może zrodzi się pomysł również kontynuowania w przyszłym roku. To nie tylko to. Na wakacjach młodzież może liczyć też na opiekę ratowników na słynnej patelni. Ja oczywiście pamiętam wakacje na patelni. Każdy z nas kiedyś tam jeździł z rodzicami, a potem już jako nastolatek. Zawsze tam byli ratownicy, aż nagle pojawiła się czarna dziura. Okazało się, że nie bardzo wiadomo, kto powinien za to płacić, kto powinien o tą plażę tak do końca zadbać. I nagle pomysł, ja myślę, że świetny. No, pani redaktor rzeczywiście pamięta ten okres, kiedy byli ratownicy. To było kilkanaście lat temu. Tak. To było rzeczywiście bardzo, bardzo dawno. Muszę powiedzieć przede wszystkim, że współpraca z WOPR-em w tym zakresie, jeśli chodzi o zabezpieczenie ratowników na tej naszej patelni przysłowiowej, plaży Patelnia, jest bardzo dobre. Ratownicy są codziennie od 10 do 18, oczywiście zostało to sfinansowane ze środków PKN Orlen. Sami ratownicy, oczywiście to nie wszystko, tam jest jeszcze zabezpieczenie tego kąpieliska, ono zostało oczyszczone, jeśli chodzi o dno jeziora. Wygrodzone zostały pewne strefy, które służą do pływania dla maluszków, dla osób starszych i dla bardziej zaawansowanych w pływaniu. Tam już jest bardzo głęboko. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia to jest ten teren, który nazywamy tą plażą naszą. Też się bardzo zmienił i tutaj też trzeba byłoby przede wszystkim pochwalić właścicieli tego terenu, którzy uporządkowali ten teren, nasypali piasek i rzeczywiście nie mamy się czego powstydzić. Jest tam naprawdę piękne miejsce do wypoczynku w okresie wakacyjnym. Dodatkowo jest teren poszerzony, zostały wycięte te sitowia, także jest bardzo dobry dostęp do wody. Jak pani myśli tak naprawdę? Skąd wziął się ten okres takiego zupełnego zapomnienia o tej grabinie? Myślę, że to wszystko rozbija się oczywiście o pieniądze, tak? Odkąd właścicielem, bo wcześniej właścicielem bodajże był zakład energetyczny tego terenu, później ci właściciele obecnie wynajmowali ten teren, też nie byli jego właścicielami, następnie stali się właścicielami i oni mieli dużo planów w zakresie realizacji pewnych przedsięwzięć, które gdzieś były w okolicach tego jeziora, natomiast nie dotykali jeszcze tego jeziora i stąd myślę, że ta nasza inwencja, którą zapoczątkowaliśmy wspólnie w rozmowach z wójtem i właśnie właścicielami tego terenu, spowodowała, że oni rozpoczęli również prace związane z tą plażą, żeby uporządkować po prostu ten teren. Czyli można spokojnie powiedzieć, że jest to takie partnerstwo, prawda? Tak, zdecydowanie. Pomiędzy samorządem, dużym przedsiębiorstwem i prywatnymi właścicielami. Czy samorząd jako taki to nie jest w żaden sposób właścicielem tego terenu, aczkolwiek pierwsze to spotkanie mieliśmy przy udziale wójta. Natomiast dobrze współpraca układa się z właścicielami terenu, ale przede wszystkim z WOPR-em, który przede wszystkim na co dzień czuwa nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad tym jeziorem. Kiedy mówimy o sporcie, kiedy mówimy o dzieciach i młodzieży, kiedy mówimy o pobycie na stadionie Ekstraklasy, to Orlen tak naprawdę do tej Wisły wrócił. I niewiele osób wie, że całym sercem była pani za tym powrotem. Wróćmy do ręcznych, bo nie mamy tylko piłki nożnej, mamy również bardzo dużą tradycję, jeśli chodzi o sekcję piłki ręcznej. I tu trzeba zaznaczyć, że w 100% dalej kontynuujemy naszą współpracę, tak jak do tej pory ona się układała. Umowa została podpisana na kolejne 3 lata i tutaj nic nie odbywa się kosztem czegoś, tak? To jest dodatkowe wsparcie, jeśli chodzi o sekcję piłki nożnej. Udało się, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ta współpraca została nawiązana i tyle. Okej. Okay. Przed nami nowy rok szkolny. Dla wielu rodziców i dla wielu dzieci jest to ogromne wyzwanie i emocje. Do Płocka wracają, do przedszkoli wracają sześciolatki, które jeszcze rok temu poszły do klas pierwszych. Jako radna,
Jako szefowa klubu radnych PiS wie Pani może trochę więcej niż płocczanie o tym, jak Pani ocenia, jak te szkoły, te placówki po tej ponownej reorganizacji są przygotowane. Czy one są przygotowane? Znaczy, myślę, że placówki zdecydowanie są przygotowane na przyjęcie dzieci do szkół w nowym roku szkolnym. Jedyne, co zadziało się negatywnego na początku tego roku, o czym mówiłam na sesjach również, to jest wypowiedź zarówno prezydenta, jak i wiceprezydenta Siemiątkowskiego, niejako taka strasząca rodziców, że trzylatki, dzieci w wieku 3 lat, nie znajdą miejsca w przedszkolach. To było zupełnie niepotrzebne. Wówczas zadaliśmy pytanie panu prezydentowi, czy nie rozważa takiej możliwości, aby stworzyć oddziały 6-latków w szkołach. Mhm. Jako przedszkolne oddziały oczywiście, bo my przecież jak chodziliśmy w naszym wieku do szkół, to ja zerówka była w podstawówce. Akurat zerówki, tak, dokładnie były w szkołach podstawowych. I taką formułę można było przyjąć. I chyba w części tych szkół właśnie tą drogą właśnie poszedł prezydent. Natomiast nie sądzę, żeby takie straszenie było potrzebne. To, że rząd zdecydował się na odwrócenie tego, co zostało wcześniej w moim przekonaniu popsute, czyli nakaz niejako rodzicom, wprowadzenia nakazu rodzicom do posłania swoich dzieci, 6-latków do klasy pierwszej szkoły podstawowej, był błędem. Co oczywiście wielokrotnie było podnoszone przez rodziców, co oczywiście zostało poparte podpisami referendalnymi i oczywiście skończyło się na tym, że zostały wyrzucone do kosza. To oczywiście jest przykre, bo nie słuchało się głosu osób, które tak naprawdę widzą na co dzień swoje pociechy i wiedzą doskonale o tym, kiedy powinny trafić do rozpocząć ten rok szkolny w pierwszej klasie. I teraz wydaje mi się, że jest to bardzo dobra propozycja. To rodzice decydują, czy jego 6-latka powinien pójść do klasy pierwszej szkoły podstawowej, czy też nie. Ta decyzja powinna należeć do rodziców od samego początku. Nic nie powinno być robione na siłę. A jeśli rząd wprowadza jakieś decyzje, które są oczywiście poparte oddolnie decyzjami, czyli w zasadzie wolą Polaków, to samorządy są od tego, żeby to realizować. W jaki sposób, to oczywiście od tego jest wybrana władza w mieście Płocku, między innymi w naszym samorządzie, żeby znaleźć odpowiednią drogę, aby umożliwić taką formułę funkcjonowania systemu oświaty. No z tego co wiemy, wszystkie trzylatki mają miejsce. Dokładnie. I niepotrzebne było zupełnie to straszenie na samym początku tego roku. Jak Pani ocenia, Pani Radna, czy coś trzeba zmienić w tym oświatowym płockim systemie? Bo coś, co przychodzi od nas z góry, o czym decyduje rząd, to jest jedna rzecz, ale samorząd wbrew pozorom ma też ogromne własne pole do popisu. Zdecydowanie. Brakuje mi przede wszystkim takiej realnej współpracy pomiędzy szkolnictwem naszym płockim, a uczelniami wyższymi, które funkcjonują w naszym mieście. Formuła tworzenia tego uniwersytetu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, nie wiem, czy do końca się sprawdzi, czy w ogóle coś z tego wyniknie. Aczkolwiek chcę zwrócić na jeden problem uwagę, i to chyba nie dotyczy tylko naszego płockiego samorządu. Odejście od szkolnictwa zawodowego w moim przekonaniu było błędem, bo nie każdy z nas jest urodzony do tego, żeby mieć wyższe wykształcenie. Nam potrzeba też w wielu dziedzinach specjalistów, którzy mają zawodowe wykształcenie, bardzo dobre przygotowanie do zawodu i w takich dziedzinach również nam potrzeba tych osób. Wiele zawodów tak naprawdę wymiera i za chwilkę nie będziemy mieli następców, aby ktoś mógł kontynuować te zawody. W związku z tym jak najbardziej powinno stawiać się również na szkolnictwo zawodowe. Mam nadzieję, że do tego wrócimy, do takiej wyspecjalizowanej szkoły zawodowej. Skoro jesteśmy przy szkołach, a rozmawiałyśmy o sporcie, to zapytam jeszcze o jedną rzecz, którą zauważam sama jako mieszkaniec oraz mama. Otóż podczas tych wakacji większość boisk przyszkolnych pozostała zamknięta. Czy uważa Pani, że to dobre rozwiązanie, czy może coś by trzeba było tutaj zmienić? Z tego co wiem, orliki, które zostały sfinansowane ze środków samorządu wojewódzkiego miasta i budżetu państwa,
mają bardzo duże obłożenie. W związku z tym nie widzę powodu, żeby boiska przyszkolne były zamykane na rzecz między innymi dzieci i młodzieży, która chce tam spędzać wolny czas. A wiemy doskonale o tym, że rodzice tak naprawdę mogą góra zagwarantować 2-3 tygodnie wypoczynku dzieciom gdzieś poza ich miejscem zamieszkania. Natomiast no, pozostałe 1,5 miesiąca muszą gdzieś spędzić ten wolny czas. No trudno, żeby spędzały go, zresztą uważam, że tak nie powinno być, to właśnie samorząd powinien wychodzić z taką inicjatywą, żeby te dzieci nie spędzały tego wolnego czasu przed komputerem, bo niestety to jest najczęściej kończy się tak spędzanie wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Dlatego aktywne formy spędzania czasu są jak najbardziej konieczne. Nawet gdyby miasto na okres wakacji zatrudniło jakieś dodatkowe osoby, nauczycieli WF-u na dodatkowe godziny, nawet gdyby to odbyło się kosztem dodatkowych środków finansowych, które trzeba byłoby zagwarantować, czy w budżetach szkół, czy w budżecie samego Wydziału Kultury i Sportu, to należałoby coś takiego zorganizować. Natomiast sama formuła zamykania boisk przed dziećmi jest dla mnie bezsensowna, tym bardziej, że i tak na tym obiekcie jest ochrona, która tam cały czas funkcjonuje. No właśnie, więc czy możemy liczyć, czy mogę podsunąć taki pomysł w imieniu mieszkańców Podolszyc, może o taki jeszcze przed nami popołudnia, tak, które są równie ważne jak wakacje. W Polsce czasami do połowy października jest ciepło. Tak, czy możemy liczyć na jakąś inicjatywę związaną z otwarciem tego boiska? Tak, jak najbardziej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Violetta Kulpa, szefowa klubu radnych PiS. Jak się dowiedzieliśmy, też zagorzała kibicka Wisły Płock. Dziękuję.